Cześć wszystkim! Czekaj, bo jeszcze... Co czekaj? Witamy Was serdecznie z TAK Warsaw Expo. No targu w Warszawie chciałam powiedzieć. Także jesteśmy przy głównym wejściu. I co, my jesteśmy w sobotę. Także zobaczcie, jak w tym roku wyglądają centralne targi rolnicze w Nadeżynie, więc co? Zapraszamy serdecznie do oglądania naszego odcinka na naszym kanale. Zapraszamy serdecznie. Panie przodu. No dobra. Raz, raz, dwa, dwa. 3, 1, 8, 5, 0. Start. Start. Jesteśmy na targach. Mówiłyśmy. Zachęcamy. Nie powtarzaj się. Dobra, nie powtarzam się. Co tutaj mamy? Ogólnie stoiska nie są zbyt duże. Zobaczcie. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Także pewnie szybko w tym roku, tak jak i w zeszłym, zwiedzimy wszystkie stoiska. Pokażemy Wam, jak prezentują się targi. Marlenka, może tak po kolei? Po kolei? No. To od czego zaczynamy? W tamtą stronę idziemy. Dobra, to idziemy w tą stronę. Dobra, Weronika, to opowiadaj. A co tu opowiadać? Ciężko się żyje. Na tej wsi. Na tej wsi. O, Weronika, patrz, na kółkach. Ty. To. Na kółkach to dobrze, to że Hyundai jesteśmy. Jesteśmy Hyundaiem. My dobre córeczki. Bawarkę zostawiłyśmy tacie. To można pakować. A tutaj chyba. Ale już... tutaj Weronika tam. Koniec targów. Koniec Ale targów. Tu przyjdziemy tędy, chodź. Ale ty już jadłaś. Ale ja jeszcze nie chcę się jeść. Nawdychasz? Ja nie chcę jeść. O. Także mamy tutaj strefę gastronomiczną. To ty miałaś, Werka, opowiadać, za narratora robić dzisiaj. Dobrze, to tutaj po prawej stronie nie mamy nic. Po lewej stronie mamy lodniczek. No. O, lody mamy. O, widzisz? No pokaż, bo mi nie uwierzył. No, patrzcie, no słodko. Ej, tam mieliśmy iść. Tutaj tu nad piwku. To jest podstawowe stoisko każdych targów. Weszliśmy tutaj, gdzie nic nie ma, ale zaraz coś będzie. Dobra, to idziemy kiedyś... w prawo. Nie, tu nie, nic nie ma. Nic nie ma. Tutaj chyba ktoś się nie zdążył rozstawić. No, został tylko po ty. Nie, tak naprawdę to miało. Tak naprawdę tutaj miało być nasze stoisko, ale. No. Budżetu zabrakło. Inflacje i te sprawy. O, patrzcie, jakie słodziaczki. Gang słodziaków. Ej, a w sumie? No. Skoro nikt się nie rozstawił, to my możemy, serio. O, tutaj mamy znajomą firmę, czyli HiFi Filter. Chociaż jedna właśnie z firm, którą chociaż znamy, bo pozostałe firmy są tak jakby nam obce. No, Teletubisie machają. Dzień dobry. O, po prawej. Co Wera po prawej? Czemu? Amciu mamy. Po lewej. Nic ciekawego. Nic ciekawego, to skręcamy. Idziemy dalej? Wiesz, jakie jest najciekawsze stoisko na targach? No. Ale ja dopiero pokażę na końcu. Na końcu? Jak będę szła, to wam pokażę. Bo na razie ta... O, wanny! Marlenka! Jacuzzi! Kurde, w zeszłym roku było to dla mnie zdziwienie, a w tym roku też są wanny. Muszę tam zobaczyć. Ciepła woda. Werka. Pstryk i Werka w wannie. I Werka w bikini. Nie dziś. Nie dziś. O, tutaj mamy stoisko z nawigacją, z Werką, czyli jest to nawigacja, którą my akurat mamy. I co, Werka? Jak się siało na nawigacji? Perfekt. O, koszulki mamy. Kupić ci koszulkę? Jaką? Zachęcamy do uczestnictwa od 11.10.
O, proszę bardzo. Z roku na rok coraz lepsze tary. Nie ma odpowiedniej dla ciebie. Nie odpowiedniej? Nie. No, na tych targach mnie w tym roku nic nie zdziwi. O, mamy stoisko Agrosorb. Co tam, Werka, jeszcze jest? O, idziemy w prawo. O nie, tu nic nie ma. To zabrzmiało już sarkastycznie. Nie, ale chodź, tutaj mamy na przykład Case'a. Case'a? A nie, Manitou jest. Ale Case też jest. Chyba. Case. Zgadza się, mamy chyba jedyne stoisko z ciągnikami, także tutaj Agroservice. Steyr jest. Jest Steyr? Ja no, nie widzę. Czy to nie Steyr, tylko jest ten. Co to jest? Steyr, mówiłam? No Steyr. W takim nietypowym kolorze. Pomarańczowym. Pasuje do mnie. Do ciebie każda maszyna pasuje. O. Coś na taną porę. Co, Vera? Nie będę robiła. Ja sobie mogę w domu zrobić. Tak? Tak. Jakiś pan nam zdjęcie zrobił. Widziałeś? No. Nie. Tak, tutaj mamy największy ciągnik. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz Marlenka będzie oprowadzać. Tak? No to tutaj o 11 chyba ma być konferencja z profesorem, nie pamiętam, ale... Profesorką Marleną Załogą. Więc zapraszamy serdecznie. Szkoda, że was już tutaj nie będzie, jak będzie ten filmik, ale... O, proszę bardzo, mam panel pierwszy, panel drugi. Także zapraszam. Tak, zapraszaj. No, przycięłam się, ale mam tutaj stoisko firmy, które również znamy, a mianowicie stoisko firmy Remet. Mam tutaj kosiarki bijakowe, no i oczywiście rębaki. Tam w tle leci sobie filmik z pracy. Cześć. Dobra, ty ludzi straszysz. Idziemy dalej. Dobra. I co tu jeszcze? Jakieś silosy? O, patrz, to taka by się kombajn nam przydała. Ja wezmę na 0,5, będziesz lepiej wyglądać. Weź, bo zaraz za jakieś lesbijki nas wezmą. No nie, przecież wiedzą. No nie. Każdy wie, że my siostry. Wie? No. Dobra, to oficjalnie. Weronika to moja siostra. Dobra, Marlenka, miałaś opowiadać, co tu no masz ciekawego? No to opowiadam, tu mamy stoisko firmy Osewa. Krówki. Tutaj mamy krówki. A wiecie, że my kiedyś mieliśmy też krówki? Dobra. Przechodź. Tutaj? To idziemy w tą stronę? Nie, tutaj byłyśmy. No jak gdzie byłyśmy? Nie byłyśmy. No tak. A my tędy nie chodzimy. Dalej. O, mamy czarną kredę. Stoisko nawigacji. Patrz. Nie może być. Drony. Nie może być. Dobra, jesteśmy po sesji zdjęciowej. No z i widzami. Patrz, znowu jesteśmy w tym samym miejscu. O nie. Zabłodziłeś mnie. To idziemy dalej w koło. To stop klatka. Co takiego? Wszystko minęliśmy. Ale mówisz, tutaj... że nic nie ma, a wszystko minęłaś i poszłaś dobrze, dalej. To idzie Weronika. Weronika, twarzowo z tą kurą wyglądasz. Nie. Nie pasuje. No i się chwilę zagadałyśmy tutaj z przedstawicielami firmy Hifi Filter. Zawsze nas zbajerują. Chyba ciebie. Chyba ciebie. No. O, patrz, mamy biny. Znaczy biny. Silosy. No. Co jeszcze mi pokażesz, Weronika? Co ci jeszcze pokażę? O, już tam pan jakieś lajki pokazuje. Tutaj mamy jakieś... No. Pakowaczkę. Dopiero tak naprawdę przed chwilą dowiedziałyśmy się... Co? Siadasz tam? Dowiedziałyśmy się dopiero przed chwilą, że jest jeszcze jedna hala, więc... Co, Vera, podejdziemy jeszcze? Może pójdziemy, ale na sam koniec. Na sam koniec. A tutaj też byłyśmy już. No to co ty mówiłaś, że wszystko ominęłaś? Idziemy tędy teraz.
No. Bo teraz musimy... Nie, teraz idziemy tędy i będziemy skręcać, bo wcześniej obeszliśmy w koło i nic nie zobaczyłyśmy. Ja się czuję, że już wszystko widziałam. Nie widziałaś wszystkiego, ja ci zaraz pokażę. Dobra, to pokazuj. Jesteśmy zaproszone na sesję zdjęciową. Dobra. Cyk! Cyk, zmieniaj się. Weronika, nawracaj! Tam tylko jakieś konopie. Konopie zaraz wniesiesz. Ty mam stoisko z mydełkami, tu tak ładnie pachnie. Konopią. Nie, nie konopią, ale bardzo ładnie pachnie. O, mamy stoisko. Kukurydza. Kukurydza. Zdjęcie? Dobra, to chwila. Słucham? Panie przodem. Czyli tutaj mamy chyba jedyne stoisko z maszynami prawowymi. O, widzisz to? Tak, pamiętam. To jest Weroniki krowa. Wera w zeszłym roku sobie robiła z nią zdjęcia. Nie ma sesji żadnej. Po sesji. Idziemy. I co? A właśnie, Marlenka, miałam ci pokazać najlepsze stoisko na targach w Warszawie. Tak? Tutaj masz po prawej stronie. Tak, to jest stoisko, na którym dzisiaj gościmy. Jest to stoisko firmy Agrodron. Także to są olbrzymie drony opryskowe, rolnicze. Najlepsze stoisko, to Weronika już mówiła. I tak mamy tutaj rodzinę dronów, zaraz tutaj Bartek nam wszystko opowie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Tamto... Andrzej. A, nie, inaczej. Andrzej, dla mnie Andrzej. A, Stachu. To jest Grażyna. I tam jest Tymek. I Tymek, no. Także tu jest rodzina. Czekaj, czekaj, zaraz jeszcze chwilę. No, także tak. Proszę to na mnie nie machać. Pomachamy. Także to jest stosunkowo nowa na rynku firma, ale uważam, że ma spore perspektywy oraz przyszłość, bo tak naprawdę wszystko się w tym kierunku rozwija. Tutaj mamy film pokazowy. My taki pokaz również u siebie miałyśmy. Jak Wera było? Jak było na pokazie? Fajnie. Miałam powiedzieć co innego, ale to brzydkie słowo, ale fajnie było. Także idziemy dalej, chodź, zaraz tu wrócimy. Chodź. Tak? Chodź, Marek, coś ci pokażę. No, tutaj mamy wkłady. Pojedź dla ciebie, siadaj. Siadaj. Ja cię będę wiozła, a ty siadaj. Chociaż siankiem byś wyścieliła, wiesz? Weronika to jest taki naciągacz, wiecie? Komornik i naciągacz w jednym. Zrobię ci zdjęcie. Dobra, to siadam. Tak. Nie, ja nie znam takiej. Weronika nie zna. Nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Ale my was oglądamy, więc tak. Weronika, tak? I Marlena, zgadza się? Chyba może tak. Dobrze kłamie, co? I mamy tutaj przedstawiciela, Bartka. To już? No już. Ja mam coś mówić? No. A ty będziesz interakcję ze mną prowadzić? Oczywiście. To jest... Dobra. To jest nasza rodzina dronów. No. To jest Stachu. Stachu jest ojcem rodziny. Stachu potrafi do 30 litrów w 15 minut wypić i później wydalić w razie czego. To jest chlor. Więc Stachu lubi sobie pobić. No. Dalej jest żona Stacha, czyli Grażynka. No. Grażynka jest trochę mniejsza, nie? Grażynka no aż tyle nie wypije, bo Grażynka 16 wypije tylko. No. No, ale Grażynka też potrafi z 4 hektary na lot zrobić, także nie ma tragedii. Nie ma no tutaj. I tam jeszcze jest Tymek, nie? Tu jest dziecko dron. Tymek powstał po prostu z genów Stacha i Grażyny, to wiadomo. No. I Tymek tylko 10 litrów potrafi wypić. No właśnie widzę, tu jest. Tymek jeszcze musi urosnąć, żeby pić tyle co Stachu, no ale to będziemy go trenować. To Tymek natomiast, lata. Tymek nadrabia zaangażowaniem, tak? To trzeba mu przyznać. Tymek kiedyś jak producent zdjął nam firmware'owe ograniczenia, to leci 120 na godzinę. O kurczę. Także potrafi. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, no. Tymek miał wcześniej przezwisko Ruchacz. A wiesz dlaczego? Bo wyruchał całą konkurencję. O kurde. Już miałam jakąś cenzurę. Cenzury już miałam nakładać. No, taki jest inside joke nasz. Dobra, to jeszcze przejdziemy do największego.
Chodź. Idę. Co tutaj z budowy, bo ja na przykład mam drona u siebie, tyle że mój dron to jest taki... Taki ciutniejszy, ja wiem. Ciutniejszy, prawda? I tutaj porównując mojego do takiego, czym się różni taki dron opryskowy? Oczywiście systemami, wiadomo, że tym zbiornikiem. Mam 18 litrów, w sumie tak, to ten zbiornik, jakieś tam pompy... 30 litrów, tak? 30. Jakieś pompy, no w zasadzie poza tą częścią, no to podobnie tam wszystko, tak? No i tu ewentualnie te dysze, tego nie masz, a tak to kamera z przodu też jest. Mhm. Tu możemy sobie zerknąć. Tu Stachu ma swoje oko. No. Dodatkowo a żona Stachu ma dookoła głowy, tak? Radary. Nie, on ma tylko front. Ja się o żonę pytam. A żona też ma tylko front. Szkoda, bo żony zawsze mają dookoła głowy. A żona to powinna mieć tylną kamerę, faktycznie, tak żeby to miało ręce i nogi, to tak. No, nieprzemyślane, jeszcze trzeba to chyba dopracować. Żona dostanie drugie oko w takim razie na święto. Dodatkowo każdy ma radar, przód, tył, dół, więc jak coś to Stachu w drzewo nie wleci, pod żabką zaparkuje. No. Można go tankować do pełna wtedy i się pryskać piwem na przykład. A tutaj co jeszcze mamy? Bo a tu mamy mieszalnik. To jak Stachowi przygotujemy mieszankę taką do picia, to właśnie to najpierw a, dla Stachu. Tak? Najpierw Stachu prosi, żebyśmy wlali coś mocnego, wysokoprocentowego. I co? No i później rozcieńczamy mu drineczki jakieś, mu czasem dla Grażynki coś zrobimy, czasem dla Tymka jakieś. Dla Tymka, wiesz co? Dla Tymka dla to dzieci. Tak do 15% dajemy. Rozumiem. A Stachu, no to najbardziej bimberek, nie? To żeby nie było wątpliwości. Każdy facet. Także tak w skrócie wygląda całe stoisko, widzicie rodzinkę, tak. Widzimy zaopatrzenie, no tak wszystko jest. Na miejscu. To jest backstage. Tak. Więc zobaczcie, tu jeszcze mamy dwa ekrany właśnie z filmami. Proszę bardzo, dron w akcji. No. Jest to takie bydle, nie powiem tutaj. Co? No takie bydle mówię. No, trochę tak, no. Ten jeszcze jest złożony. O, bo i tak moja siostra, która się zgubiła. Nie zgubiłaś się? No, dobra. Pięknie. Coś z tego będzie? Coś z tego będzie i co, Werka? Jeszcze jedną halę pewnie. Jak się dowiedziałyśmy. Teraz jak przyszłam, to zobaczyłam, że teraz to zdjęcie. Zdjęcie, dobra. Co, inne stoiska jeszcze zobaczyłaś? No, jeszcze ominęliśmy. A mówiłem ci, nie? Że da się ominąć, mimo że są takie małe. Dobra. Do przytrzymania? Wyszliśmy na chwilę na zewnątrz, aby zrobić najgłupszą rzecz. Jedną w sumie z najgłupszych rzeczy. Są dzisiaj, bez przesady też znowu. Ale to był pomysł Bartka, także jeżeli przeżyje, to będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Weronika, jak się czujesz przed? Ja? Chyba ty. To ty jesteś zagrożeniem. Nie ona. Czekaj, bo ja nie także wiem, pakujemy się. To jest dziecko rodziny. To jest Tymek. Tymek ci krzywdy nie zrobi. A to jest serduszko, tak? No. To jest tak, tylko Tymek. Także ma pakujemy się. Żeby nie było, że Tymek na jednym serduszku tak sobie lata. No. Dobra, dziewczyny na pakę, a Tymek do przodu. No, tylko zapnij to dziecko, żeby było bezpieczne. Dziecko tak, dziecko trzeba pasami. No, także uczcie się, tak, że dzieci mają być bezpieczne. Wera, chodź tu. I co, patrz, żyje. Cieszysz się? O, tak. Żyjesz? Boże, tak śnieg pruszy prosto w oczy. Przed chwilą byłam na spacerku z dronem, także filmik na pewno zobaczycie zarówno w rolce, tak jak i na TikToku. Już, szybko. O, Mercio się grzeje. Ach. Także to, Vera, wyszło czy nie wyszło? Nie wiesz, ale zimno. A, jeszcze śnieg mam. O Boże, na mnie to najbardziej śnieg widać. Bo ja mam jasną kurtkę, nie widać. Dobra, to wracamy już na halę. Tak w ogóle okazało się, że dzisiaj na Darzynie są również targi, międzynarodowe targi sadownictwa, także przejdziemy się jeszcze tutaj. Jest to hala E. Werka zmarzła, to biegnie pierwsza. O właśnie. Na wejściu już mamy tutaj firmę Kubota, mam Werę. Po prawej stronie firma Prokarm, ale przedstawicieli, a nie, przedstawiciele też są, myślałam, że już ludzie pouciekali, ale jednak nie. Jak na sadowników przystało, siateczki,
roślinki. Takie brane. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Oj, mamy również jakieś maszyny. Także dobrze, że jeszcze zajrzałyśmy na tą halę. No, co, coś się tutaj dzieje. Co, Vera? Jest okej? Jest okej. Więcej maszyn? No, możliwe, możliwe. O, tutaj mamy stoisko jakieś z florystyką. Są kwiatuszki. Jest świątecznie. Maszyn tutaj z przystosowaniem typowo sadowniczym. My tego nie mamy, ale możecie to u nas zobaczyć. Także takie maszyny też są dzisiaj na targach dostępne. Tutaj mamy, jak się nie mylę, opryskiwacze również z przystosowaniem typowo sadowniczym. O, tutaj chemia. Linie do opakowania jabłuszek, narzędzia, nawozy. Także tak wygląda edycja targów sadowniczych. Werka mówi, że na tej hali jest nawet lepiej, także... Jesteś najlepszy. Co? Że pojechaliśmy na jedno targi, a jesteśmy na dwie. No, pojechałyśmy na jedną imprezę, a że liczyłyśmy dwie. To jest ewidentnie fakt. Także ten, prosto mamy wyjście, możemy wychodzić. Możemy wychodzić. Fajne. Influencer z tyłu. A to jest... strefa chill out. Influ? O, tutaj mamy sadzoneczki, jabłoneczki. Czy przeżyją? Nie wiem. I co tam jeszcze takiego? Tu byłyśmy. Tam jest wyjście? Tam byłam. To co, wracamy? Za darmo mogę być. Jakby ktoś w przyszłym roku chciał przyjechać, to już po cenach. Czy po prostu na gotowe przyjechać i się rozstawić tam, gdzie jest pusto. O, możliwe, bardzo możliwe. No, także tak wygląda hala E. No. Fajnie, ogólnie fajnie. Jest super. Nie wiem, czy tak fajnie było kiedykolwiek. Czuję sarkazm. Dobra, spadamy na halę D. Vera, Vera, tam są youtubery. O nie. O, youtubery. Youtubery są. Mamy już godzinę prawie, zaraz udowodnimy. 17. Tak, także tak kończą się targi w Nadarzynie. Było nam bardzo miło. Dziękujemy wszystkim za zdjęcia, za to, że podeszliście do nas. Także co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie. A my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Do następnego. Pa, pa. Pa, pa.